płatnych porad prawnych mogą skorzystać Chełczanie. W kamienicy przy ulicy Małeckich 3 mieści się Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15. 3 prawników udziela porad m.in. w zakresie prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i prawa pracy, mówi Maciej Kulikowski, prawnik z Ośrodka Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Zespół jest 3-osobowy. Przyjmujemy również zgłoszenia telefoniczne, będziemy umawiać na konkretne konsultacje w zakresie bardzo szerokim, także to jest tak głównie od prawa konsumenckiego do prawa karnego, także prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo ubezpieczeniowe, prawo opieki społecznej w cudzysłowie oczywiście, także wszystkich, którzy mają problemy różnego rodzaju, bądź kwestie po prostu do wyjaśnienia, tak? Mogą przyjść. Mamy regulamin stworzony udzielania porad, który mówi o poradzie prawnej i poradzie obywatelskiej, czyli poradzie, która mówi o powszechnie wynikających prawach i obowiązkach wynikających z przepisów. Poradnictwo obejmuje porady ustne, nie obejmuje sporządzania pism procesowych. Ale oczywiście pomagamy w napisaniu. Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego działa przy Warmińsko-Mazurskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Porady prawne finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego.